W dniu 16 kwietnia spółka MPC otrzymała 3 oferty. Niestety jedna z tych ofert musiała być odrzucona z powodów niespełnienia kryteriów formalnych. Pozostałe dwie oferty zostały poddane badaniu, ocenione przez komisję przetargową. 14 czerwca komisja zakończyła pracę i niniejszym informuję Państwa, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Dobra Energia dla Olsztyna spółka z o.o., dawniej Dovecot. Tutaj dodaję też z satysfakcją, że w międzyczasie po uzyskaniu notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską została podpisana finalnie umowa o dotację na ten projekt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca będzie realizował zadanie w dwóch etapach. W pierwszym etapie ma wykonać kotłownię szczytowo-rezerwową, na co zgodnie z ofertą ma maksymalnie 18 miesięcy od podpisania umowy. Drugi etap jest to wybudowanie już docelowo elektrociepłowni na paliwa alternatywne w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kluczowym elementem, który zaważył o tym, że musieliśmy podjąć działania związane z budową nowej elektrociepłowni, był moment praktycznie oznajmienia, a następnie wypowiedzenia nam umowy przez firmę Michelin w roku 2010. Jednoznacznie od samego początku było powiedziane, że firma nie będzie więcej dostarczała dla miasta Olsztyna ciepła. Całkowite koszty w tym postępowaniu, w formule tak zwanego kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego, oferent składa ofertę na całkowite koszty, nakłady inwestycyjne, koszty operowania, eksploatowania tego źródła przez okres 25 lat, jak również w koszty finansowania, przez ten cały finansowania nakładów inwestycyjnych, pokrycia kosztów wszystkich ryzyk, jak również kosztów eksploatacji, w tym między innymi na przykład unieszkodliwienia pozostałości po spaleniu. To wszystko jest w ramach oferty partnera i partner złożył tą ofertę na poziomie 2 miliardy 800 milionów złotych netto. Jest to kolejny moment, kolejne tak naprawdę wydarzenie będące konsekwencją całego splotu. Pan prezydent idzie dalej w tym kierunku spalarni, pomimo oporu pewnej części mieszkańców naszego miasta, bo też tak naprawdę samo rozwinięcie zgoku i tej idei, no to jest to kolejna konsekwencja poprzednich działań. Sprawdza się nasze przewidywanie jako radnych Prawa i Sprawiedliwości, że ta inwestycja będzie właśnie w partnerstwie publiczno-prywatnym. Pojawia się pytanie, jaka będzie ostatecznie rola partnera prywatnego, czy po wybudowaniu nie przejmie de facto sprawy ciepła dla Olsztyna, będzie mógł po prostu dyktować ceny, kto będzie miał ciepło, te ceny będzie mógł dyktować, no to będzie mógł wiele rzeczy dyktować i tu jest ten podstawowy problem. Zdecydowanie korzystniejszą sytuacją byłoby, gdyby obecny rząd nie odciął nas od finansowania państw PFR-u i moglibyśmy ten projekt realizować tak, jak to pierwotnie zakładaliśmy, z pieniędzy państwowych i miejskich przede wszystkim. Byłoby to korzystniejsze, aczkolwiek w tej sytuacji też musimy realizować ten projekt, ponieważ miasto potrzebuje ciepła, a województwo potrzebuje rozwiązań związanych z gospodarką śmieciową.